Dzień dobry. Dzisiaj kieszonkowe maleństwo. Jest to wczesnośredniowieczna fletnia, wzorowana na instrumencie znalezionym w północnej Anglii, w York, datowanym na około X wiek. Podobne instrumenty pojawiają się też dosyć licznie w ikonografii francuskiej, hiszpańskiej, około XII wieku, jak choćby w Chartres czy w Saragosie, w wielu innych miejscach. Jest to właściwie drewniana deseczka, w tym przypadku z drewna śliwy, z nawierconymi kilkoma otworami i odpowiednio ukształtowaną krawędzią. W ten sposób, że kiedy dmuchniemy, możemy uzyskać całkiem miły dźwięk. Instrument strojony jest za pomocą wosku pszczelego. Po prostu wierci się nieco głębsze otwory, a następnie upychając małe kawałeczki pszczelego wosku na dnie każdego z otworków, doprowadzamy do takiej głębokości, że uzyskujemy właściwy dźwięk. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego oraz innych wykonywanych przeze mnie instrumentów, proszę pisać na adres instrumenty@o2.pl.